Zachowania księżyca w baranie. Co się wydarzy? Witam wszystkich, kochani Państwo, na moim kanale Tarot. Ja nazywam się Wróżka Loelia i powróżę Wam dzisiaj z kart Tarota i Lenormanda. Co się wydarzy? Dzisiaj mamy pełnię piękną. Będzie ostatni raz w tym roku Księżyc blisko Ziemi i ta pełnia w baranie pokaże nam, jak działamy z miejsca ego oraz w jaki sposób przyjmujemy kontrolę. Przejmujemy kontrolę nad sobą, nad sytuacjami, które nam się wydarzają, jak przejmujemy kontrolę nad swoim losem, nad swoimi planami, marzeniami, dalszymi wydarzeniami, które mają się potoczyć. To zjawisko dzisiejszej pełni może wywołać w nas dużo emocji, nasze jakieś być może lęki, negatywne myślenie, najciemniejsze nasze oblicze. Boimy się na przykład w takie dni, w taką pełnię wybuchu naszych emocji, tak? Wulkanu emocji wręcz, który pod wpływem tak silnego księżyca w żywiole ognia, czyli właśnie w tym znaku barana, tak, to jest żywioł ognia, jest wybuchowy. Nasze emocje mogą ewentualnie nas no, jakoś w ten dzień drażnić lub możemy być po prostu emocjonalni. Nie pozwólmy jednak, aby ta energia, ta silna energia tego księżyca właśnie w żywiole ognia, w baranie, by nas nie powstrzymywała ta emocjonalność przed podjęciem jakichś ważnych decyzji, jakichś ważnych kroków, ponieważ przede wszystkim ta pełnia to właśnie plany, to jakieś ważne postanowienia i jakieś ważne sprawy, które mamy zacząć być może od początku. Dlatego musimy być stanowczy i nie ustępować i komunikować dzisiaj przy blasku świecy to, czego pragniemy. Możemy przy blasku medytacyjnej świecy afirmować, wymawiać głośno nasze marzenia. W taki sposób, jakby one się już spełniały. To ta pełnia też jest testem dla miłości, który przetestuje na przykład siłę Waszych uczuć z partnerem, jeśli macie partnera. Oczywiście ta emocjonalność taka nadpobudzona, powiedzmy, nie jest przychylna do podejmowania jakichś ważnych decyzji, ale najważniejsze jest, by dziś afirmować, dziś i w następne 7 dni, ponieważ ta moc księżyca, ta energia księżyca jest przez następnych 7 dni jeszcze silna, czyli jest ważne, by w tym czasie do 7 dni afirmować swoje marzenia. Zapytaj sam siebie, zapytaj sama siebie, w jakim kierunku zmierzasz, czego pragniesz. I dlaczego odczuwasz taki paraliżujący strach przed zmianami? Nie zapominajmy, że władcą barana jest Mars. Mars, czyli bardzo aktywny wojownik, który walczy o swoje, energiczny, odważny. No, walorem Marsa jest działanie, akcja. Jest to energia bardzo silna. I mamy szansę przezwyciężyć swoje lęki, ponieważ Mars chce działać, chce walczyć. Pełnia księżyca w baranie rzuci wyzwanie miłości. Być może tych, którzy się męczą z wypowiedzeniem czegoś, ta wróżba, znaczy ta energia księżyca, ta pełnia doda Wam odwagi, by powiedzieć jakąś prawdę, by coś wyjaśnić, by zadziałać.
Jeśli potrzebujecie dzisiaj, w tym czasie, wsparcia Wszechświata, opatrzności Bożej, to proście. Proście, by Mars, by ten właśnie ta energia Marsa i ta energia Księżyca, silna energia Księżyca w tą pełnię by Wam pomogła, by Was wsparła. Będzie jakaś metamorfoza. Ta pełnia mówi o zmianach, o spełnieniu się marzeń, o planach, o realizacji planów. Czyli bardzo Was namawiam do medytacji, afirmacji przy świecy. Także podejmijcie decyzję, wymówcie głośno swoje marzenia i planujcie jakieś zmiany, o których marzycie. Dobrze, kochani, więc teraz powróżę, wyciągnę z każdej grupy trzy karty, co się wydarzy. Wy wybierzcie sobie grupa pierwsza Tarot, grupa druga Lenormand. Także wybierzcie sobie talię, którą lubicie. Lub oczywiście dla tych Państwa, którzy nie mogą się zdecydować, ponieważ uwielbiają te dwie talie, tak jak ja, to patrzą na całą wróżbę, na cały filmik, od początku do końca. Mogą karty się również uzupełnić. Zaczynam jednakże od grupy pierwszej, czyli od kart Tarota. Co się wydarzy w tą pełnię? Co się wydarzy? Powiedzcie, kochane karty, co się wydarzy? Powiedzcie, kochane karty, co się wydarzy w tą pełnię Księżyca w znaku Barana? Powiedzcie, pokażcie, kochane karty, co się wydarzy? Pokażcie, kochane karty, co się wydarzy? Pokażcie, pokażcie, co się wydarzy? Co się wydarzy? Co się wydarzy? Pokażcie, kochane karty, co się wydarzy? Rydwan, 10 buław i 8 pentakli oraz 9 kielichów. Więc kochani moi, mamy rydwan. Rydwan mówi o jakichś zmianach raptownych, gwałtownych. Jeszcze wprawdzie nie wiadomo, w którą stronę te zmiany się potoczą, czy w lewo, czy w prawo, czy w dobrą stronę, czy w złą, czy w tym kierunku, czy w dobrym kierunku, czy w złym kierunku, ale Rydwan mówi o jakichś szybkich, wręcz szalonych zmianach. Tak? Rydwan, kochani, to bardzo silna karta. Mówi też być może o jakimś skoku w bok, o aferze, ponieważ jest to również karta zdrady, afery, seksualna karta również, tak? Rydwan, jakiś punkt zwrotny też mówi o jakimś punkcie zwrotnym, ważnym momencie w Waszym życiu, gdzie coś nagle zmieniacie kierunek swojego działania, nagle zmieniacie swój plan, nagle zmieniacie swoje zachowanie, nagle zmieniacie coś, robicie jakiś poważny krok w swoim życiu. I 10 buław mówi o tym, że odejdziecie z tych blokad, które macie i zaczniecie iść w nową stronę. Zostawicie jakby to stare i zaczniecie coś nowego. Widzicie, tutaj te blokady jakby zostawiacie za sobą i zaczynacie, jakby pakujecie się, wyjeżdżacie, wychodzicie, zamykacie za sobą drzwi, idziecie szukać coś nowego. 10 buław mówi również o tym, że
Uwalniacie się z tego, co Was obciążało. I jesteście pracowici, aktywni. Skończyłaś, coś zamknęliście za sobą, jakieś drzwi zamknęliście za sobą, by otworzyć nowe. Czyli koniec jakiejś drogi, ale aktywność w nową stronę. Szukacie coś nowego. Lub wyjeżdżacie, wychodzicie ze starego świata, wchodzicie w jakiś nowy świat. Nowa praca być może. Mamy kartę pracy. Pracę, wręcz pracoholizmu, wręcz poświęcenia się całej swojej uwagi, poświęcenie się pracy na jakiś sukces, tak? Osiem pentakli, osiem monet. Osiem monet mówi o tym, że należy być może jakiś tutaj punkt zwrotny bardzo poważnie potraktować, jeśli chodzi o finanse i pracę, ponieważ coś się tutaj zmieni, coś chcecie nowego zacząć, kochani. Osiem monet mówi o pilności, o dyscyplinie, o pracy wykonywanej dobrze, o skupieniu się na pracy, by oczywiście dojść do tych 10 pentakli, tak? Czyli już blisko będzie do sukcesu, jeśli skupicie się na pracy lub na, jeśli pytacie o związek, o miłość, o relację, to należy się skupić na pracy nad tą relacją, nad tym związkiem, żeby była nowa szansa. Brakuje Wam również tutaj emocji, brakuje Wam czegoś do szczęścia. Nie jesteście zupełnie szczęśliwi, spełnieni, dlatego chcecie coś zmienić i na pewno musicie po prostu zamknąć stare, by otworzyć nowe i skupić się na sprawach istotnych, ważnych, najważniejszych wręcz dla Was. I wtedy osiągniecie na pewno w tej zmianie jakiś sukces. Dziękuję ślicznie grupie pierwszej, wszystkim tym, którzy wybrali tarota. I teraz, moi kochani, przechodzę do grupy drugiej, czyli karty Lenormanda. Jeśli kochacie dwie serie, powiedziałam te dwie talie, to zostańcie ze mną do końca. Co wydarzy się z okazji tej pełni? Co wydarzy się? Co wydarzy się? Pokażcie, kochane karty. Co wydarzy się? Co wydarzy się? Co wydarzy się? Co wydarzy się? Tutaj jakbyście czekali na coś właśnie nowego. Nie wiem, czy jako kochanka, na mężczyznę, jako kobieta spragniona, rozżalona, której coś brakuje, na mężczyznę, lub patrzycie po prostu w przyszłość, co będzie nowego. Mamy tutaj kartę seksualności. Seksualność, też kartę harmonii, pięknej atmosfery miłosnej, balansu, harmonii. Mamy tutaj jakieś, nie wiem, jakąś nerwowość, jakieś nerwowe rozmowy, dyskusje. I mamy tutaj, że coś przyniesie właśnie, na to co czekacie, powiedzmy, przyniesie tutaj los coś nowego. Mamy nowe, nie wiem, nowe światło w tunelu, nowe słońce na horyzoncie. Bociany przynoszą dobre, pozytywne zmiany. Bociany przynoszą szczęście. Możecie na przykład zajść w ciążę. Może być dziecko, jakieś baby, tak? Ponieważ mamy bociany jako oczywiście też ten typowy symbol ciąży, dzieciątka, ale mamy też bociany jako symbol, kochani, czegoś pozytywnego, co przynoszą bociany, jako niespodziankę, jako dobrą wiadomość, dobrą nowinę, jako dobrą zmianę na pozytywne. Więc na to, co czekacie, kochani,
przyniesie Wam coś pozytywnego, coś dobrego, tak? No i tutaj też albo piękną seksualność, albo piękny romantyczny czas, jakieś chwile tutaj może pełne harmonii, miłości, bardziej seksualności powiedziałabym, no bo Lilię to seksualność, ale też taka harmonia rodzinna. Jeśli coś musicie wyjaśnić w rodzinie lub w związku, to jest na to czas, tylko uważajcie, by to nie było za nerwowe, by się nie pokłócić, tak? Bo ptaki są, mają taką nerwową atmosferę. Potrzebne są jakieś rozmowy, owszem, jakieś wyjaśnienia może, ale zróbcie to spokojnie i wtedy ułoży się wszystko pozytywnie. Dziękuję serdecznie, życzę Wam pięknej pełni w baranie. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie nabyć wróżbę, a ja Wam odpiszę o różnych pakietach wróżb. Mój e-mail znajdziecie na moim kanale, w komentarzach i pod filmikiem. Do usłyszenia już wkrótce.